Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym i prawdopodobnie ostatnim odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Origins DLC Cold Heart. Czyli serca tego, chłód. Witam się z wami w jednym pauzy, bo specjalnie wlazłem do GovCorp po nagraniu, żeby mi się faktycznie save zapisał. Z tym jak po... zbierałem sobie wszystkie te znaki anarchistów i uwolniłem tych ludzi zamrożonych. Więc dla naprawdę świętego spokoju weszłem po prostu do save'a, więc odpaliło się jakieś gadu-gadu. Więc daję szybko pauzę i posłuchajmy, co tam dalej się będzie wyprawiało. Lockdown protocols in effect. What's bitching, Dixie? We're gonna rip this place apart until we find a way to get Penguin out of his situation. Then, we're gonna open up this bridge for freeze like a can of tuna. Czy dałoby się zgarnąć tego mistrza sztuk walki od razu? No oczywiście! Hello! Okej, coś tam ulepszyłem. Coś tam ulepszyłem te rękawice, tylko szczerze nie mam pojęcia, co konkretnie się w nich ulepszyło. Gleba i japa. Okej, to było dziwne akurat teraz, ale niech będzie. Powiedzmy, że to w miarę wyszło. Okej, jeden jest tam, drugi jest na górze. I tak musimy się wrócić tam, gdzie byliśmy, więc... na razie wskakuję tylko tutaj. Okej, cała reszta powinna już być tutaj w GovCorp, z tego co widziałem na poradniku, bo specjalnie sobie odpaliłem. Jak zebrałem już 13 i tak szukałem dalej, to myślałem, kurde, to już wszyscy czy jeszcze kogoś ominąłem, ale się okazało, że nie, nikogo nie ominąłem, bo faktycznie jest 13 poza Gotham, a... wróć, poza GovCorp, a w GovCorp jest pozostałych 7. No, także dwóch z głowy. A no ja. Tutaj jeszcze możemy tak, dla zasady po prostu otworzyć przejście. No, idziemy dalej. Kolejna ściana. A nie, przepraszam, tego nie zniszczę, ale to jak najbardziej. Ale ja się pytam, gdzie ten strój był później, co? Że poleci z automatu w tą beczkę, znaczy ten kanister z tym mrożeniem, no ale jest te... O! Okej, good to know, że mnie to też tam tak może zamrozić. Okej. So, łowca once again? We need to evacuate this lab of cryo vapor before the lockdown protocol on this door is disengaged.
Deaktywuj przełączniki, aby wyłączyć bloka do systemu bezpieczeństwa. There are power conduits running through the greenhouses. I should be able to disable them with a thermocharged batarang. Okej. Okay. Dobra, nie to chciałem konkretnie zrobić, chciałem tutaj polecieć. I tego typa rozmrozić. Emergency. Please engage manual reactor shutdown. Okej, okay, tutaj coś mamy. W środku. Okej. Okay. Zobaczmy. I need to disable those two power conduits to stop that reactor leak. Then I need to ventilate the room of cryo vapor. Okej, okay, czyli najpierw muszę wejść do środka i tutaj coś stygować. Okej, okay, też będzie. A nie, dobra, nie ma hakierowania. Okej, okay, hakierowanie dopiero tam. I tutaj przełącznikujemy. No okej, okay, dobra, w takim sensie, no hakierowanie, tylko gra trochę, kurde, przycięła. Przycięła w cudzysłowie, nie? Po prostu kastęgą pokazała, co mam zrobić, nie? Okej, okay, czyli jednak będzie łowca, tylko tam musiałem z tego najpierw włączyć. Powiedzmy. Blokuję sobie punkty obserwacyjne. Bo szkoda byłoby ich nie używać. Juhu! Kurde, że nie mógł polecieć pod sufit, nie? Ciekawe, czy mógłbym go tam rozwalić przez ten lód. To mnie ciekawi, gdybym za niego poszedł. Jakby tam za niego trafić, to jest dobre pytanie. Jestem akurat minę zostawił, naprawdę. Sam się jeszcze przemieścił, spoko. Tego tak nie złapię niestety. No ale tego bym jeszcze zdołał. No bo tego. Tego tak długo sprawdza, kurde. No i pyk! Niewidzialny! To lubię. Znaczy tam niewidoczny właściwie, nie niewidzialny, ale wiecie, o co chodzi, nie? Okej. Okay. Chyba 16 ofiara? 17.
O, jedna jest zaś tutaj. Zaraz za tym. Jedna jest tu. No, jedna jest kiwie gdzie tak naprawdę. Ale powinna być jeszcze tutaj gdzieś. Właśnie w środku. Właśnie to jest dobre pytanie. Gdzie? Patrzcie, ale nawet nie mogę użyć, bo pewnie dlatego, że już to albo R1 wykorzystałem wcześniej, dlatego już się nie da tego użyć ponownie, albo dwa, jest ten, po prostu jest za zimno i to po prostu nie będzie działać tak po prostu. Dobra, para powiedzmy odfiltrowana. Tutaj mamy... przedostatnią ofiarę. No i właśnie, gdzie jest 20 ofiara? Holy. Thanks. Okej, ja mam iść tutaj, a jak będę szedł tędy. A jak będę szedł tędy, to będę szedł do pingwina. Ale właśnie, ale nie mam tego paliwa, więc muszę iść tutaj. Do laboratorium Freeza właśnie. Lab testowania broni. There's more going on here than a simple accident. This security guard's skin has the same blue coloration as Freeze's. I should set up a crime scene. Rozwikłaj zagadkę kryminalną, aby ustalić, skąd się wziął Mr. Freeze. Okej. Okay. To let's go. Data analysis indicates that he died from heat stroke, but the control room doesn't show signs of overheating. Zawał serca to jest na skutek przegrzania? Good to know. Ja myślałem, że zawał serca polega na tym, że po prostu nerwy siadają i nie mogą dalej, wiecie, stymulować serca, przez co jest... i out. Chyba, że po prostu przegrzanie to jest jedna z kilku opcji. O, niech za ciepło było pewnie. Crystallized chemical residue. Traces lead back into the lab. Pamiętacie, dlaczego Freeze musi być w tym stroju? Bo nie może przebywać w temperaturze powyżej iluś tam stopni. I pewnie z nim stało się właśnie to samo. Ten. Co my tu mamy? A to jest ten zbiornik tego paliwa. Patrzcie, patrzcie. Co my tu mamy? Są Freeze Blasty z Arkham City i Arkham Knight. A jest też zdjęcie Wiktora i Nory sprzed paru lat pewnie. Nie parunastu. O, tu jest gościu. No ale ten jest martwy, no to tego nie ma co. Temu to można to nie wierzyć pogrzeb, żeby się go wyciągnie. Okay. Two men struggled. One of them ran out of the lab. That would be the dead security guard I found. A to pewnie Freeze. These palm prints are a match for Victor Freeze. He must have watched the security guard die. Strażnik wyszedł na zbyt ciepłe powietrze, czy w ogóle zbyt ciepłą atmosferę, no i wykorkował i to od razu wykorkował. Intrygujące.
A to w ogóle jest wszystko, nie tylko Freeze Blasty, chyba też części tego działa i tak dalej. Tego kombinezonu. Freeze scavenged what he needed from various prototypes to build himself a super cooled survival suit. Okej. Teraz tutaj to... rozdupczony, zakładam, zbiornik z... nie wiem, kryopaliwem? Kryocieczą? Prędzej to drugie. Extreme pressure built up inside the tank when ice sealed these outtakes. It appears that this guard was frozen by the cryo vapors from the resulting explosion. Ten strażnik to chyba dostał lodem gdzieś w klatę, a potem dopiero go zamroziło, mam wrażenie. The evidence suggests the guard was frozen before the tank ruptured, perhaps by Freeze's cryo cannon. These DNA traces are a match for Victor Freeze. Spatter analysis suggests a blunt impact. Someone assaulted Freeze with a weapon. The cannon was knocked over and fired. When the tank exploded, it released a plume of cryochemicals. The plume enveloped Freeze and the guard, but the shockwave knocked the assailant clear. I need to find that weapon. It may have evidence I can use to identify the assailant. No było widać, gdzie ta broń jest. Czekaj, no. Stan martwy. Hipotermia. A dobra, czyli po prostu jednak za ten. Za szybko go zamroziło. Ale pewnie Boyle był tym, który go zaatakował. Ciężko się nie domyślić, że to był Boyle, prawda? DNA analysis confirms the gun was used to bludgeon Victor Freeze. And fingerprint analysis shows Ferris Boyle. It was Ferris. Pewnie zbiornik z norą. Something was wheeled through this fluid, possibly a gurney. The fluid must have frozen almost immediately for these tracks to have been preserved. Patrzcie, jak to się da fajnie teraz oglądać, nie? Bo tu już rozumiem, jest tylko finał sprawdzony. Zobaczmy, jak to wyglądało całe, nie? Nieczęstego oczywiście, bo to są tego do krótkiego skanu. Zobaczmy, jak to wyglądało. Ferris przyszedł z strażnikami, żeby tutaj z Freezem coś obgadać. Pewnie w jakiś sposób Nora została tak zamrożona. Jakiś ziomek ją zabrał stąd. Ci się wykłócali. Tutaj stał prototyp tego działka, pewnie na którym miał pracować Freeze dla Boyla. Tutaj tych dwóch strażników wzięło. No, co? Wziął od niego broń. Grzmotnął tego. Ten sobie wyjeżdża. Odkopał go, on się potknął. Te działko od chwili zapadło. Tego typa przymroziło momentalnie. To powiedzmy przeciążyło od ciśnienia. Po czym to pizło. Ferisa. Fala uderzeniowa. Zaczął uciekać, ale go fala uderzeniowa odjebała o ścianę. A strażnika i Freeza Strażnika i Freeza skaziły te kryochemikalia. No i potem co? Ferris się szybciej pozbierał niż oni. Wypertolił stamtąd. Potem ten strażnik powalił Freeza, zaczął uciekać. Dobiegł tam. Wyszedł na... Właśnie to się jeszcze Freeze pozbierał, podszedł do tego. Strażnik wyszedł na zbyt ciepłe. I... zdechł. Teraz pytanie, czy teraz to Batman jeszcze jakoś podsumuje. Odd. Freeze was secretly doing research on Huntington's Korea. But this is a cryogenic weapons lab. The test subject was... Nora Freeze. Now I know what happened here. Boyle hired Victor to help advance the secret cryo-weapons program within Gothcorp. In exchange, Boyle agreed to devote Gothcorp resources to finding a cure for Nora's Huntington's. But Boyle was more interested in how Victor had managed to put Nora into cryostasis. When Victor realized that Boyle had no intention of following through on their deal, he decided to do the Huntington's research himself. But Boyle didn't like that.
The cryochemical cocktail altered Victor's metabolism, as well as the guards. Boyle escaped ahead of the plume and had the lab quarantined. Victor survived, but he knew that leaving the supercooled lab would kill him. So he built himself a suit and utilized an organic supercoolant to keep his core temperature sub-zero. All this violence. He's just trying to save his dying wife. Yeah, to kryochłodziwo. The supercoolant Victor uses in his suit is the same fluid I need for the cryo drill. Oh, dobra. I proszę. Nawet fajnie było pokazane, bo było tak prawie pokazane jak to w Lacey Towers, z tą, że to po prostu było, wiecie, Batman sobie stał w innym miejscu, było kolejno odpalane te z rekonstrukcji, co się działo i tak dalej. Ogólnie było to fajne, ale jednak no, lepsza była taka cutscenka jak po tej akcji w Lacey Towers, że tak się zastanawiał i tak chodził, coś gadał i tak dalej. Lepiej to wyglądało według mnie. Alfred, send Gordon the evidence I've gathered on Boyle's crimes. I'm sorry, Master Bruce. I know you had high hopes for what Ferris could do for Gotham. That doesn't matter now. Victor's plan was never to kill Boyle. He needs Boyle's security access to get his wife out of Gothcorp. That's all he wants. And now, you're going to stop him? I have to. And are you still going to need that gurney? I am. But not for Victor. You know what I'm gonna do when I get out of here? I'm gonna have Candy pour me a nice hot bath. And then I'm gonna drown you in it! I'm trying, boss. This ice is tough. Oh, you completely and utterly dense! Get over here, you numpty bugger! Put your scrawny little neck in my hand so I can strangle some sense into you! Boss! Oh, what? Yeah! Kurde, zdjęć trzech i to jeszcze tego jednego z tym działkiem. The fuck? Co się stało? Ej, co jest? Czemu mi kamera tak głupie? Ej, ale teksty takie same jak na Final Offer, nie? Okej. No i tu mamy ogólnie wszystko. Oj, okej! Okay. Mamy ostatnią ofiarę. You hear me, you pointy-head freak? You gonna get me out of this damn iceberg? You're good right where you are. But you can't leave me here. I'll freeze to death. Not my problem. Oh, so you come back to gloat, have you? Oh, I'll hang you with that bloody cape. You hear me? Nie zdołasz, stary, nie zdołasz. Mogę mu jeszcze... Nie, a jak mógłbym wyłączyć tę broń, nie, to byłoby zajebiste. Patrzcie tu, nawet widać symbol tego wieczu. Stary, na śmierć nie zamarzniesz, najwyżej zakończysz w krystalzie. W sumie z tego co widzę, to po trochu chyba w niej i tak jesteś. Nie stać się na mnie. A gdzie wiertło? Rozumiem, że wiertło poszło w pizdu, tak? To mi nie ten guzik. Fala uderzeniowa ucieczki przed lodem. Okej. Okay. Dobra, no to chyba mogę na spokojnie stwierdzić, że na 100% właśnie zrobiłem dodatek. Tylko... I tylko teraz zatrzymamy Freeza. No money, no resources, everything around you I built.
Without me, you'd still be turning animals into ice cubes! You stole from me, Victor. You thought I'd just let that go. You still have time, Boyle. Or are you so empty you have nothing to live for? You'll never save your wife. Look at you! You're out of ideas! A few more degrees below zero and we'll see if I need any. You don't have the guts to do it. Keep stalling and the cold will do it for me. Dobra, już chyba skończyli, więc wchodzimy. Victor, you have to let him go. I'm taking my wife. You can't stop me. I know the truth, and so will the police. Boyle will face judgment for his crimes. It was an accident! You don't know what you're talking about! Nothing matters, do you understand? Nothing but my Nora! You've endangered lives all over this city. Nora would never have wanted this. No. What she wants is to live a long life in the warmth of the sun. Her hand in mine. And because of him, she'll only feel the icy touch of a man whose emotions run as cold as the blood in his veins. Ale patrzymy, jak jest ewolucja tego stroju. Tutaj jest taka bańka po prostu dookoła niego i taki powiedzmy. You understand what it's like to have someone taken from you. Keep him up alive. Now you're in for it. Where are you? Help me kill him. Where are you? Dobra, dym. Jezus. Nie powiem, no trochę to zjebałem, nie? How did he escape? He's right there. O, okej, okay, widział mnie. Coś tam. Jest sobie na podobnym poziomie co ja. Ale widzę, nie da się tego przeciążyć tak po trochu. No co tam chodzi, no to spróbujmy to teraz przegrzać. Okej. Okay. Wydaje się, że w ogóle muszę z nimi się użerać, powiedzmy, że wystarczy po prostu, wiecie, sprogresuję sobie to. The offer.
Okej, muszę jakoś zwrócić jego uwagę, bo on się patrzy akurat tam, gdzie jest zbiornik. Staraj, żeby nie żeby coś, ale to nie miało cię w żaden sposób zatrzymać, tylko rozproszyć. No i kurde, trochę jestem w dupie teraz. O! Dobra, nieważne. Myślałem, że... Myślałem, że będzie tak stał cały czas, ale na szczęście nie. Let's see how well you do when the air freezes in your lungs. Dzięki strojowi nie muszę się przekonywać. O, nie mogę! Dobra, okej, okay, okej, okay. To nie Arkham City, to nie Arkham City. Bo nie muszę użyć tych stalaktytów, co nie? Kurde, zaś tak fajnie stał typ. Chciałem zobaczyć, czy mogę go tak zdjąć. No właśnie. Widzę, ale o, blisko było. Widzę, Alfred miał podobny pomysł co ja. Do góry, panie Dziaszku. Ciężko robić z was idiotów, skoro już nimi jesteście. Dobra, najbliżej to będzie tam. No weź, stary! Ja już tu z multirangiem na ciebie czekam, a ty mi takie coś odwalasz. Okej. Okay. Aha, i to niewiele więcej w sumie dało. Spoko. Po prostu muszę wyczekiwać dobrego momentu. Tylko jak ten tutaj. Kurde, jeden mi chyba tylko zaliczyło, niestety. Liczyłem, że wszystkie trzy zaliczy. Nice! Okej, okay, czyli... Mogę go tak wywalić przez lód. Proszę, ale spróbuj ponownie, ale w sensie, że spróbuj ponownie
I to nie wypali? Jak w Arkham City? Czy będzie jednak inaczej? Dobra, trzeba się tych trzech jeszcze pozbyć. Dwóch zamrożonych, proszę! Jak ty mnie kochasz! Ładnie. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie byłem wcześniej. Weź idź tędy, co? Żeby coś mu tak fajnie grzmotnąć. Ja nie wierzę, że to się udało! Masakra! Zajebiste! Jakby jakim cudem to wyszło, nie mam pojęcia! Ale piękne to było! Okej, czyli tutaj też bym go mógł zdjąć, tylko pytanie, jak tam wejść? Teraz tam stoi, ale widać go dalej. No chciałbym, ale nie mogę, bo ja tak właśnie działam. Okej, tu... Okej, tam idę do tego właśnie zamrożonego. Gdzieś w tą stronę. Podejdziesz? Chodź, podejdź. Kurde, niestety. Jak mogę to wykorzystać, to z chęcią to zrobię, tylko... No to jest ten kniw, nie? Jak się ustawić, żeby akurat on był tam, gdzie się chce go mieć. Hello? O! Jeszcze Achim za to, żeby takie trzy przewrócenia przez ścianę zrobić. No! O, okej. Okay. To chyba koniec walki jeszcze. Okej, okay, znamy regen. Okej, okay, w lodzie nie skończyliśmy. If I can get underneath him, I can take him from below. Jak ten? Jak z zagadką w Arkham City. I thought I was going to have a problem explaining what happened in your lab. I mean, the police are never going to look at me after what you did. And with this bat freak dead, there won't be anyone left to say otherwise. Cryogenic containment failing. And that just leaves you. Please, you can save her. You just have to bypass the cryotunnel. Victor! She died! I'll keep you alive long enough to see her go! Ja pierdolę, jakim kurwa cudem taki człowiek dostał nagrodę za bycie humanitarystą? W sensie, serio?
jesteś humanitariadem, przepraszam. Ale jakby serio, nikt, ale absolutnie nigdy nie zwątpił w to, co on robi, tak? Gdzie z tą łapą? Take a seat, humanitarian. Znaczy tam filantropem. No. I'm sorry, Victor. I can't give you peace, but I can give you justice. I koniec! Okej. Okay. No niestety, znaczy stety bądź niestety, znaczy no tak, no głównie niestety, no DLC jest bardzo krótki. Under extreme pressure from Gotham's citizens, Mayor Hill has just announced his resignation. While Hill has not ruled out a possible run for re-election in the new year, his resignation means that Peter Grogan will likely not be the next police commissioner of Gotham. Speculation has already begun about who the new mayor will appoint as commissioner, with many pundits naming GCPD Captain James Gordon as the frontrunner. And now to South Gotham, where Vicki Vale brings us this live report. Thanks, Janine. I'm standing at the corporate headquarters of GothCorp, where Captain Gordon has confirmed that GothCorp CEO Ferris Boyle has been taken into police custody. Police report that Mr. Boyle stands accused of manslaughter, extortion, and attempted murder. Shocking accusations given that just earlier tonight, he accepted the Wayne Foundation's award for Humanitarian of the Year. Also in custody is the notoriously elusive underworld crime boss Oswald Cobblepot, better known as the Penguin, as well as a GothCorp cryogenicist, Victor Freeze. Mr. Freeze is being held under heavy guard at Gotham General, receiving treatment for an undisclosed medical condition. Quincy Sharp has suggested that Mr. Freeze is yet another example of the type of criminal that needs the specialized care that only Arkham Asylum can provide. Police credit these arrests to solid police work, but this reporter suspects the vigilante known as the Batman had more than a small role to play. On a personal note, I owe Batman a debt of gratitude for rescuing me from almost certain death earlier this evening. So, thank you, Batman. For all of us. Back to you, Janine. Thanks, Vicki. The Batman continues to be one of the top stories this holiday season. So as we here at GNN wish you all a happy and safe New Year's Eve, we'll leave you with just a few of the comments you've made about Gotham's Caped Crusader. I was surrounded. Next thing you know, bam, boom, kapow! The bastards are all on the ground, KO'd. I didn't even see him coming. Oh, it was all a blur. He just whooshed in out of nowhere. Listen, I'm a cop. I can't condone what he does. But I can be grateful he's doing it. Oh, he's real, all right. I got the bruises to prove it. He's real, he's ruthless, and there ain't nothing in the world that's gonna stop him. Czemu jakiś kryminalista, kurde, to potwierdził? No chyba, że to był, wiecie, kryminalista, który dostał od Batmana w pierdol, no i się nawrócił. Na przykład. No wie. No, to myślę, możemy pominąć. Congratulations, sir. Victor, Ferris, and even that scoundrel Cobblepot are all in custody. Shall we call it a night, then? Feel free to turn in. I may patrol South Gotham for a while. Okej. Okay. Pewnie gdybym nie zrobił jeszcze tych ofiar zamrożonych, no to pewnie byłoby coś opowiedziane, że zostało jeszcze kilku tych... kilka tych zamrożonych ofiar zamrożonych do stegowania, ale... Jako już mam to zrobione, no to nie ma się czym martwić. DLC, jak sądziłem w poprzednim odcinku, skończone, tak więc... Ode mnie póki co to też będzie tyle. Już niestety też w całej serii z Batman Arkham Origins, ale też ogólnie całej historii Batman Arkham, ponieważ nie ma już nowej części. Jeśli chodzi o Batmany, nie ma też niczego, w co mógłbym się zamiast Batmana wgrywać o podobnej mechanice, tak więc na razie muszę sobie to
odpuścić, no ale kto wie, może w przyszłości dorwę jakąś gierkę podobną i będę mógł wam ją pokazać. Minuenia, który jest 5 metrów nad ziemią i przysłuchuje się każdemu słowu. Dobra, never mind. Nie powiem, fajne DLC było. Szkoda, że takie krótkie. Ale trudno. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale. Zobaczymy. Czy może Rebel... Dobra, nie, Rebel Cosm mi nie sprawi tyle samo frajdy, co Batman, nie ma bata. No ale, never mind. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Miłego i cześć.